Mamy świetne postulaty dedykowane w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców. Dotyczą one składek, które powinny być składką, a nie podatkiem. Od płatności przez ZUS chorobowego od pierwszego dnia, a nie po 33 dniach jak do tej pory. Potrzebna nam też jest stabilność podatkowa. Zależy mi tutaj na zwiększeniu dostępności do szkoleń i doradztwa dla kobiet, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoje biznesy oraz działalność gospodarczą. W Polsce jest wiele gmin, na terenie których nie ma ani jednego punktu opieki nad dzieckiem do lat 3. Chcemy to zmienić. Żłobek powinien być w każdej gminie, ale nie chodzi o to, żeby budować molochy, duże żłobki, ale raczej małe, bliskościowe punkty, blisko miejsca zamieszkania, miejsca pracy czy uczelni. Wiele kobiet podejmuje pracę czy studia, edukację szeroko pojętą w ościennych gminach, a tutaj niestety nie ma współfinansowania miejsc w żłobkach. Dlatego należy to zmienić i wprowadzić międzygminne finansowanie miejsc w żłobkach na wzór finansowania miejsc w przedszkolach. Dzięki temu mamy będą miały dziecko w żłobku, które najbardziej odpowiada na ich potrzeby. Głośno wskazujemy na konieczne zmiany w szkole. Chcemy szkoły otwartej na ucznia. To szkoła dostępna dla wszystkich. Szkoła, o której mówimy, zapewni opiekę przed lekcjami i po lekcjach w formie ciekawych zajęć świetlicowych. To szkoła, która wspiera uczniów z różnymi potrzebami. Od rozwijania talentów po wsparcie w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, emocjonalnych, społecznych. Proponujemy kompleksową, opartą na dialogu pomoc w przypadku, gdy dziecko napotyka jakieś trudności rozwojowe. Uchwalimy ustawę dotyczącą asystencji osób z niepełnosprawnościami. Zapewnimy opiekę wytchnieniową. Zależy nam na bardzo szerokim wsparciu kobiet, bo to one najczęściej opiekują się swoimi dziećmi. I jeżeli dziecko będzie wymagało hospitalizacji, to rodzic, mama czy tata powinien mieć zagwarantowane łóżko w tym samym pokoju, bo niedopuszczalne jest, aby rodzic spędzał noc na krześle czy na karimacie rozłożonej przy łóżku. Zwolnienie ze składki, 8% składki rentowej. Profesjonalna opieka medyczna musi być dostępna na bieżąco, nie za 6, 12 czy 20 miesięcy. W strukturach lokalnego domu zdrowia winny być poradnie wieku dojrzałego jako wsparcie dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Po tylu latach pracy zasługujemy na godne życie i nie zgadzamy się na żadne formy dyskryminacji, czy to ze względu na wiek, czy ze względu na stan zdrowia. Dlatego chcemy powołać pełnomocnika rządu do spraw osób w wieku senioralnym przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przede wszystkim refundacja in vitro, które jako najskuteczniejsza metoda leczenia niepłodności musi zostać zagwarantowane przez państwo, a po drugie dostępność do ginekologów. Naszym postulatem Polski 2050 jest to, aby ginekolog był dostępny w każdym powiecie. Nie może być tak, że dziewczyny z Prudnika muszą dojeżdżać do Opola, bo kolejki wydłużają się na po kilka miesięcy, albo czasami w ogóle tych miejsc u ginekologów nie ma. I po zajściu w ciążę to dwie kluczowe sprawy. Przede wszystkim kompleksowe badania prenatalne, które także muszą być refundowane przez państwo, bo to jest zdrowie naszych dzieci. A po drugie, no to sprawa, o której się mówi już od 8 lat, czyli prawo aborcyjne, które wreszcie musi przywrócić godną opiekę okołoporodową dla polskich kobiet w szpitalach. Musimy wrócić w pierwszym kroku do tego kompromisu aborcyjnego, a później odebrać gestię decydowania o tym starszym panom w Sejmie, którzy niestety wciąż tam stanowią większość, a oddać głos Polkom i Polakom w referendum.